Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Paweł Scarface Bomba, zwycięski. Nie kryję swojej radości, nie byłem obiektywny, w tej walce. Przepraszam wszystkich, którzy myśleli, że dziennikarze powinni być obiektywni w tej walce. Nie byłem pierwszy raz w życiu. Gratuluję. Dziękuję High League za to, że mi pozwolili w końcu się podnieść, że po dwóch porażkach dali mi tą trzecią szansę od razu, bo miałem odpocząć, przyjechałem do biura, wyprosiłem to, mówię, dajcie mi, bo ja nie mogę spać, nie? I dlatego było 10 walk teraz, nie? Bo tak by było 9, nie? Bo już karta była ułożona. Naprawdę, bracia, dziękuję wam z całego serca. A to było już widać, że ty tę walkę wygrałeś już na konferencji, tę walkę. To też ludzie widzieli. No tak, ale ja wiedziałem, że ja wygram walce, nie? Dobrze było. Szedłeś i byłeś kompletnie innym Scarface'em niż zwykle. Byłem pewny siebie i też widziałem zdziwienie, że tak u ciebie, że tak dobrze się poruszasz w oktagonie. No to K1, ja lubię K1. Jak nie trzeba się tarzać z jakimiś kurwa w pedalskich pozycjach i się napierdalamy, to jest mój żywioł, nie? A nie jakieś tam łapanki, przytulanki i 6-9 kurwa po męsku. Nie mój klimat. Wielki Bóg, który oglądał walkę, potem przyszedł w miejsce, gdzie stały media, powiedział, że wyszedł z Mateusza prawdziwy ojciec. Tak. No Najman, nie? Wyszedł. Ja tego nie powiedziałem. Ale no to wszystko każdy wie, nie? No, że Najman zrobił to samo Kasjuszowi. Dostawał w dziurę i obalał. Jak ty się czułeś, widząc, że ty wygrywasz tę walkę, że dominujesz tam? Jak? Po prostu dominujesz. No ludzie, nie? A czułeś wsparcie całej sali? Czułem, dziękuję wam. Jak czujesz się właśnie po tym, że było 0-2, podczas walki z Ferrarim, próżno było szukać na sali kogoś, kto kibicował Bombie, a teraz cała hala krzyczała bomba, bomba, bomba. To też się niosło? Dziękuję, tak. Niesie to, niesie. Co Mateusz tam mówił o oktagonie, że pomyliły mu się dyscyplinę? No przepraszam, że z tego bólu i ze zmęczenia już nie wiedział, co robi. Mati, Kubiszyn, jak tam? Jak obstawianko? A ty co zrobiłeś? Przepraszam, my tutaj wywiad mamy. Kocham cię. Jak się czujesz też z tym, że zamknąłeś buzię tym wszystkim hejterom, tym wszystkim, którzy nie stawiali na ciebie w ogóle żadnych pieniędzy? No nie, ja 100 tysięcy postawiłem, znaczy moi koledzy. No nie możesz mówić, czy ty. 100 tysięcy moi koledzy postawili. Wygraliśmy 450, 470. Jak się teraz będzie bawić za 500 000 złotych? Zajebiście. Absurd, co? Nie chciał się kurwa gruby zatrzymać zakładu? To my mamy swoją forsę, nie? Znaczy moi koledzy mają, bo ja biedny jest. Ale wiedział, że przegra, dlatego tego zakładu nie wziął? Bo stary mu powiedział, nie? No stary mu powiedział, stary wiedział, że ja się napierdalam, nie? Bo stary nie jest głupi. Stary jest debilem, ale nie jest głupi. To jest pojeb, a debil to jest całkiem co innego, nie? Znaczy debil, no taki debil, nie jest głupi. Jest sfany stary i stary zrobił rekonesans i dlatego ten wycofał się z zakładu, ale na Fortunie był lepszy kurs. Chcesz teraz iść po drobince o nazwisku Murański i sprostać kolejnemu wyzwaniu, jeśli chodzi o Jacka? Jacek przecież już też nie wyjdzie do mnie, będzie się bał, nie? Będzie się bał? No, dobra, kończymy, bo ja odpadam. Mówiłeś coś jeszcze ciepłe słowo o Ferrari. No mamy rewanż, nie? Ciepłe słowa. No, zajebie go, dobre nie? Słowa, dobre. Zajebie go, no bo charakterny jest i słowny. A Mateuszek nie jest. Dobra, dzięki. A Mateuszek nie jest. Tak?